I tak brnę z tą sztuką coraz głębiej, zatracając całe życie swe. Choć świat odsuwa inne zakończenia, ja wciąż spadam, wiem. Tak to znowu ja i mój codzienny teatr, niekończący się wers, sztuka nie ma. Ja wciąż spadam, wiem. Brawo! 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 Dziękuję serdecznie, dzięki wielkie. To teraz będzie trochę weselej. Kolejna piosenka do słów Aleksandry Bacińskiej, która pojawi się też na płycie aktualnie. Płyta jest częściowo w masteringu, tworzy się. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku pojawi się na półkach sklepowych i w internecie. Polecam śledzić, jeśli jesteście zainteresowani. Najnowsze rzeczy, informacje i wiadomości na stronie Gabi Gunia na Facebooku i Instagramie. Zapraszam serdecznie. A teraz Zielona Miłość. Bye.
palcach zagwiszcze wiatr, przy steli płuca wypełni wiosną. Niech żyje życie, niech żyje świat, zanim się drzewa z liści otrząsną. Zanim na palcach zagwiszcze wiatr, przy steli płuca wypełni wiosną. Niech żyje życie, niech żyje świat, niech żyje świat. Końca, przynajmniej mojej części. Tym razem piosenka autora, do słów, do wiersza Łukasza Nowaka. Może część z Was na pewno kojarzy. Był tutaj. O, to tym bardziej. Lider zespołu Caryna. Pozdrawiamy serdecznie cały zespół. Piosenka napisana w tamtym roku. Na przełomie października, listopada, na festiwal Łagodnie i Zielono Mi. Tytuł Happy End. Słowa Łukasz Nowak, muzyka Gabi Gunia. Zapraszam. W życiu nie byłam nigdy najpiękniejszą miss i nie zaprosił mnie nikt na najważniejszy taniec. Nie mówię już jak było, a co mogło być, chociaż filmowe happy endy znam na pamięć. Kochałam mężczyzn najróżniejszym rodowodem i kochana byłam przez nich nawet nie raz. Zabrałam młodość w podróż szybkim samochodem, a potem zgasły światła i jakoś ciszej teraz. I choć nie było łatwo, dziękuję ci za sny, chociaż się czasem w nocy budzę, kiedy chrapiesz. Chociaż gdzie indziej w życiu miałam być, to nic lepszego mi. Własny kąt zdobyłeś z ludzkiej uczciwości i tego właśnie zazdroszczę ci za wzięcie, że żyć umiałeś w tej tak zwanej codzienności. Dziękuję ci za miłość, a nie za zakochanie. Dziękuję ci za dobro, a nie za szczere chęci. Dziękuję ci, kochany, za najwspanialszy taniec, że każdy dzień co dzień zostaje w mej pamięci. Słuchaczy i Listy Polishard, i Radia Wnet przede wszystkim. I powiem ci otwarcie, że pomimo, że wszystkie utwory mi się twoje podobały, to tak jak ten młody pan z Kany Galilejskiej najlepsze wino zostawił na koniec, ty też tę piosenkę, którą śpiewałaś na sam koniec, proszę cię, abyś jak najszybciej nagrała i ofiarowała na naszą listę. Zobaczmy, jak będzie.
bardzo możliwe, że się pojawi. A ja, dziękując Gabi Guni, zapraszam na fotel na chwilę tutaj do mnie Marcina Piotrowskiego. Marcin Dobry. Piotrowski był już dwóch, trzy, a nawet czterokrotnie u nas na liście propozycji. Niestety nigdy się nie wbił do pierwszej 30. Mam nadzieję, że to się stanie w końcu kiedyś. Jesteś mi znany z wielu fantastycznych nagrań, z czego Ironia, której nie łapię, jest po prostu moją ukochaną piosenką. Opowiedz coś o sobie, Marcin, na chwilę i o tej piosence, o której powiedziałem, którą mam nadzieję wykonasz. Specjalnie dla ciebie wykonam Ironię, której nie łapię, ale to bardzo dobrze, jeżeli ktoś słyszał tą piosenkę. Ta piosenka jest taka, to jest taka bluesowa piosenka o ludziach, którzy mają źle i pod górkę w tym życiu. Także może to świadczy, że ty polubiłeś tą piosenkę, ale ta piosenka to pasuje. Mam nadzieję, że ta piosenka nigdy nie wejdzie na listę przeboju, bo to umacnia jakby mit tej piosenki i myślę, że... Kim jesteś, dlaczego śpiewasz i od kiedy? Jestem kawalerem, mam niebieskie oczy. Śpiewam, niezbyt śpiewam, ale piszę od 14 roku życia. Z jakiegoś powodu czuję, że powinienem to robić. Nie wiem dlaczego, jest to dobre pytanie do mojego terapeuty, ale dalej nie możemy do tego dojść. W każdym razie z jakiegoś powodu piszę to, ale myślę, że to jest pewne przekleństwo, taka konieczność pisania. Powiem ci otwarcie, że rób to dalej. I posiadasz też coś takiego w głosie, co jest nieuchwytne, a jednocześnie jest to twoje i nikt więcej oprócz ciebie w ten sposób nie śpiewa, o czym państwo się za chwilę przekonacie, co jest chyba najlepszą reklamą, przynajmniej tak mi się wydaje, dla wokalisty, że jest taki unikalny i wyjątkowy, a jesteś. Bardzo dziękuję. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Zaśpiewasz nam ile piosenek i jakie? Ile właśnie mam piosenek zagrać?